Witamy Państwa bardzo gorąco w styczniu, zaraz po nowym roku, więc na samym początku tą drogą chcieliśmy złożyć dla wszystkich mieszkańców Sanoka i powiatu sanockiego najlepsze życzenia zdrowia, radości, spokoju i normalności. Proszę Państwa, Sanok jest szczególnym miejscem, jest z nami pan radny sejmiku województwa podkarpackiego, były wicemarszałek pan Sławek Michlicz, ale także były starosta powiatu sanockiego Sebastian Niżnik. I proszę Państwa, gdy analizujemy ostatnie lata, kiedy tutaj współrządziliśmy w Sanoku, to trzeba powiedzieć, że możemy śmiało stwierdzić, że kilkadziesiąt milionów złotych udało nam się wspólnymi siłami tutaj ściągnąć, że tak się wyrażę, do Sanoka na inwestycje. Inwestycje drogowe, inwestycje w szpital, inwestycje w szkołę muzyczną, inwestycje w zamek, inwestycje, jeżeli chodzi o skansen. Dzisiaj, patrząc po dwóch ponad latach od wyborów do samorządu, no uważamy, że tak naprawdę nic się nie dzieje w Sanoku, wręcz zwrot pieniędzy z rezerwy ministra na laryngologię w szpitalu pokazuje, że jakby przygotowanie do wykorzystania środków unijnych, umiejętność szybkiego reagowania i realizacji inwestycji jest bardzo na słabym poziomie. Ja zawsze powtarzam, jako były samorządowiec, że tam, gdzie jest dobry wójt, burmistrz, prezydent, starosta i zna zagadnienia samorządowe i ma duszę samorządowca, tam jest widać rozwój gminy. Tam, gdzie się tylko dużo mówi, tam na wielkich obietnicach się kończy. I proszę Państwa, jedna też taka moja osobista dygresja. Odkąd został pan Pióro burmistrzem i pan starosta związany z PiS-em starostą, nie otrzymałam jako europoseł zaproszenia na żadne spotkania z mieszkańcami, czy spotkania, czy uroczystości, jakie mają miejsce w Sanoku. I to świadczy, ja nie skarżę się, że mam zbyt mało zadań, ale wydaje mi się, przez wiele lat, odkąd jestem posłem i europosłem, różne opcje rządziły w Sanoku i ze wszystkimi współpracowaliśmy i nie było problemu, żeby spotykać się, żeby zapraszać się, bo to też świadczy o kulturze i klasie. I z panem burmistrzem Pióro niejednokrotnie jeszcze, jak był w sanepidzie, współpracowałam, pomagając mu i dziwię się, bo mówię, to nie jest jakby brak narzekanie na brak pracy, ale też często pytają mi się mieszkańcy w Sanoku, Sanoka czy okolic, dlaczego mnie nie było na takim spotkaniu, więc mówię, niestety zaproszeń ja nie otrzymuję, szkoda, przykro mi. Natomiast przechodząc do meritum, proszę Państwa, chcielibyśmy przedstawić i możliwości, i szanse w budżecie województwa podkarpackiego dla powiatu sanockiego i miasta sanockiego i oczywiście podsumować również budżet, który niedawno był uchwalony, budżet powiatu. Więc oddaję głos radnemu województwa podkarpackiego, panu Sławomirowi Michliczowi. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, na koniec grudnia przyjęliśmy budżet województwa podkarpackiego na rok 2017. Jako opozycja składaliśmy wiele wniosków, tych wniosków było ponad 30, nie wszystkie przewodniczący w ogóle dopuścił do głosowania, natomiast wszystkie wnioski budżetowe zostały odrzucone. No, ja oczywiście składałem wnioski związane z moim okręgiem wyborczym przede wszystkim, ale składaliśmy też takie fajne, wydaje mi się, wnioski, które proponowali radni PiS-u z tego czasu. Na przykład wniosek dotyczący budżetu obywatelskiego, proponowaliśmy w województwie stworzyć również budżet obywatelski na wzór niektórych gmin, miast i niestety te wnioski też nie przechodziły. Doszło do takiej absurdalnej sytuacji, że radni PiS-u głosowali na sesji budżetowej przeciwko własnym wnioskom, bo taki rozkaz padł z góry i niestety z przykrością muszę powiedzieć, że koalicja większościowa w sejmiku województwa dzisiaj tą koalicją rządzi jeden człowiek w województwie i on o tym decyduje, co się dzieje. Radni PiS-u są zniewoleni, takiego słowa trzeba użyć. Jako opozycja staramy się zwracać na to uwagę, ale
kontekście Sanoka, na co, co chciałbym Państwu przekazać, są dwa tematy bardzo ważne dla naszego miasta. Jeden to jest szpital, drugi temat związany z kulturą, temat Muzeum Historycznego, który od lat jest wałkowany i do dzisiaj ten temat nie został uregulowany. Jeżeli chodzi o szpital, Państwo pamiętacie, w kampanii wyborczej przede wszystkim była informacja dotycząca budowy bloku operacyjnego w sanockim szpitalu. Była to informacja, która mówiła o tym, że podmiot wiodący, jakim miał być szpital numer 2, wojewódzki szpital, będzie składał wniosek do regionalnego programu operacyjnego wspólnie ze szpitalami powiatowymi. Państwo to dość szeroko opisywali tutaj w lokalnych mediach, i w gazetach, i w portalach internetowych. I ten wniosek miał się znaleźć na liście indykatywnej, czyli wniosków realizowanych poza procedurą konkursową. Wielu polityków PiS-u wówczas w kampanii wyborczej mówiło o tym, że temat jest jakby przesądzony. Państwo też pisali o tym, że są pieniądze na blok operacyjny, że nie ma się co martwić, jest to kwestia czasu. Otóż w miesiącu grudniu, dla Państwa informacji, muszę powiedzieć, została ogłoszona lista zadań realizowanych w procedurze pozakonkursowej z regionalnego programu operacyjnego. Niestety sanockiego szpitala nie ma na tej liście. Szpital numer 2 wojewódzki złożył wniosek, owszem, i znalazł się na tej liście, ale jako jednostka samodzielna, nie wspólnie ze szpitalami powiatowymi. W tej chwili oczywiście zostaje procedura jeszcze pozakonkursowa. Zdajemy sobie sprawę z tego, że bloku operacyjnego sanocki szpital nie sfinansuje, organ prowadzący nie ma na tyle środków, żeby taką inwestycję przeprowadzić, więc trzeba w tej procedurze konkursowej startować, ale tutaj już jest wiele niewiadomych, czy te środki będą, czy jest szansa je pozyskać i w jakim zakresie. Miały być pieniądze, nie miały być. Był to projekt według mnie stworzony na potrzeby kampanii wyborczej, po to, żeby sanoczanom powiedzieć, jak to fajnie będzie, jak blok operacyjny w Sanoku powstanie pod rządami PiS-u z regionalnego programu operacyjnego. Zadania nie ma. W procedurze pozakonkursowej zostały zakwalifikowane wnioski z łącznym dofinansowaniem blisko 140 milionów złotych. Nie ma tam sanockiego szpitala. Druga sprawa, którą chciałbym poruszyć, którą zajmuję się od lat, Państwo też tym wiecie, to jest kwestia dofinansowania Muzeum Historycznego, współprowadzenia ewentualnego, o którym też się mówi od lat. I też chciałbym nawiązać do tego, co miało miejsce w kampanii wyborczej i samorządowej, i później parlamentarnej. Wizyty wicemarszałków z PiS-u województwa w naszym mieście. Projekt, który miał być już praktycznie gotowy, przygotowany na współprowadzenie trzech podmiotów: Urzędu Marszałkowskiego, Starostwa Powiatowego i Miasta Sanoka. Ponoć było już wszystko przygotowane, kwestia też czasu, żeby to zrealizować. Natomiast jaką sytuację mamy w dniu dzisiejszym? W dniu dzisiejszym mamy taką sytuację, że żadnej umowy o współprowadzeniu nie ma, nie ma współprowadzenia. Jest uchwalona dotacja przez Sejmik Województwa Podkarpackiego, która znalazła się w budżecie na 2017 rok. Jest to kwota 500 tysięcy złotych. Przypominam, że jest to kwota zmniejszona, bo w czasach, kiedy w województwie rządziła koalicja na czele z Platformą Obywatelską, ta dotacja została zwiększona do 600 tysięcy i z tych zapowiedzi hucznych, które miały miejsca w ostatnich dwóch latach, znowu się okazało, że mieszkańcy powiatu sanockiego zostali po prostu oszukani, ale też i samorządowcy powiatu sanockiego, bo zapewne liczyli na tą kwotę. No, o Muzeum Historycznym należy też powiedzieć, że sam powiat zmniejszył dotację w budżecie na 2017 rok na prowadzenie i po tych czasach należałoby powiedzieć hossy, kiedy wspólnymi siłami, tak jak pani poseł powiedziała, przy wsparciu wielu ludzi udało się ogromne środki w to Muzeum Historyczne zainwestować. Udało się wybudować skrzydło, w którym mieści się Galeria Beksińskiego. Udało się zagospodarować dziedziniec zamku. Wiemy, jak dzisiaj ten dziedziniec wygląda, ulubione miejsce spacerów sanoczan. To były ogromne pieniądze, które udało nam się pozyskać, powtarzam, wspólnymi siłami. To tutaj wielu ludzi miało w tym swój udział. Natomiast i było to zapewnione też finansowanie, właściwe finansowanie tego muzeum. Natomiast w dniu dzisiejszym Muzeum Historyczne chyba o środkach inwestycyjnych może zapomnieć na długi czas. Nie wspomnę o tym, że na bieżące funkcjonowanie
zapowiada się, że rok 2017 będzie bardzo trudny dla tego muzeum. Jeżeli chodzi o budżet województwa, który został uchwalony w kontekście powiatu sanockiego, to na zakończenie swojej wypowiedzi chcę powiedzieć, że po raz kolejny pod rządami Prawa i Sprawiedliwości południe województwa, mówię to z pełną odpowiedzialnością, jest dyskryminowane w budżecie województwa. Niestety tych środków na naszą część województwa, na ziemię sanocką jest mało albo prawie w ogóle. I tutaj żadne zaklęcia zarządu marszałka Ortyla dotyczące tego, że zrównoważony rozwój województwa jest ważny, nie mają pokrycia w budżecie województwa. Nawet program dla Bieszczad, który zaproponowaliśmy, żeby uchwalić, który ponoć miał być oczkiem w głowie wielu samorządowców z PiS-u, ten wniosek upadł. PiS nie, tego wniosku nie zaakceptował i tego programu dla Bieszczad nie będzie realizowanego na dzień dzisiejszy. A myślę, że warto by było tą część województwa wesprzeć mocniej inwestycyjnie, bo tego wymaga zrównoważony rozwój województwa, którego mimo słów i zapowiedzi po prostu nie ma. I szanowni państwo, mam nadzieję, że mieszkańcy zauważą to, co jak samorząd województwa, jak pisowski zarząd podchodzi do rozłożenia równych inwestycji w województwie. I powiem państwu, że dochodzi do takich sytuacji, ponieważ jestem członkiem Komisji Promocji i Współpracy z zagranicą, tą wiedzę, dochodzi do takich sytuacji, że nawet przedsiębiorców, których na misje gospodarcze zabiera marszałek województwa, nie zabiera tutaj od nas, naszego województwa, tylko na ostatnią na przykład misję zabiera przedsiębiorców z Mielca, czyli stamtąd skąd podchodzi. To nie jest właściwe podejście do zarządzania województwem, w mojej opinii. Dziękuję. Proszę państwa, ja tylko dodam, że we wtorek miałam okazję uczestniczyć w spotkaniu z samorządowcami ze Związku Bieszczadzkich Gmin Pogranicza. Do tego związku należy również gmina Zagórz i gmina wiejska Sanok, a także samorządowcy bieszczadcy. I właśnie mówili, że tak naprawdę nie stworzono im żadnej możliwości, aby sięgać po środki unijne. I myślę, że to jest nieuczciwe, bo tyle mówi się właśnie o tym traktowaniu wszystkich obszarów jednakowo, o współpracy, a tak naprawdę wszystkie pieniądze idą na północ, więc też możemy dzisiaj apelować do posłów PiS-u, aby się przyglądali temu budżetowi. Są wybierani z tych okręgów, tutaj też im mieszkańcy tych terenów oddali głos, więc ja myślę, że pewne zobowiązania w stosunku do tych mieszkańców mają. Nie można patrzeć, skąd jest wójt, burmistrz, czy prezydent, czy starosta, tylko społeczność lokalna składa się z sympatyków różnych opcji, natomiast ważne jest, jakie zadanie jest ważne i potrzebne. I to zadanie należy wspierać. Inna sprawa, jeżeli włodarz nie ma pomysłu na swoją gminę, nie ma projektów, czy siedzi tylko za biurkiem, to jest jakby inna sprawa, ale na pewno większość samorządowców z naszego regionu są bardzo kreatywni, przedsiębiorczy, natomiast ucina im się szanse sięgania po środki unijne i tak być nie może. Teraz powiat sanocki, proszę bardzo, pan Sebastian Mieszek. Szanowni państwo, ja już wielokrotnie wypowiadałem się na temat naszych budżetów, bo to już dwa budżety zostały uchwalone. Podkreślałem sprawę zaciągnięcia hamulca dość mocnego. Porównywaliśmy też ten budżet, który jest uchwalany z budżetem obecnie gminy wiejskiej Sanok. Ten budżet, który został uchwalony po wydatkach, jest 83 miliony. Budżet gminy Sanok jest 82. Podkreślę, że zawsze walczyliśmy o to, aby zbliżyć się do budżetu miasta Sanok i ten budżet nasz wyglądał dużo lepiej, a to jest kwestia tego, o czym tutaj mówimy. To jest kwestia aktywności, pozyskiwania środków zewnętrznych i rozsądnych decyzji. Ostatnie decyzje, które zostały podjęte w powiecie sanockim, skutkowały negatywnie finansowo. Po pierwsze, mamy budynki, które stoją puste i nie pracują na siebie, a niestety koszty stałe ponosimy. Nie ma wpływów do budżetu. Jeżeli chodzi o kwestię likwidacji bursy, pozbawiliśmy się w dość znaczący sposób możliwości pozyskania uczniów spoza powiatu sanockiego. Co jak państwo wiecie, od razu wykorzystał powiat brzozowski, przekazując po 100 zł dla osoby spoza powiatu brzozowskiego stypendium.
Łatwo to można policzyć. 5300 jest subwencja na ucznia, 1200 zł, 4100 zostaje w budżecie powiatu brzozowskiego. Ograniczyliśmy nabory, zostały ograniczone nabory do liceów. Dla mnie rzecz zupełnie niezrozumiała, mimo że chętnych było dużo więcej. Porównywanie bursy do internatów to zawsze był problem, dlatego że, jak Państwo wiecie, bursa ma swoją specyfikę, zajmuje się tylko i wyłącznie swoimi podopiecznymi. Są grupy, wychowawcy pracują jako wychowawcy, znają swoich podopiecznych. Ta opieka jest na wyższym poziomie. Internaty nie zawsze są pozytywnie oceniane przez osoby z zewnątrz i rodziców. Takie głosy miałem, takie głosy zbieram, takie głosy do mnie docierają. Zresztą wystarczy popatrzeć na efekt, jeżeli chodzi o nabory w powiecie sanowskim. Mamy kłopot z muzeum, o którym tutaj mówiliśmy. No ta kwestia dotacji została zmniejszona aż o 300 tysięcy złotych. Jest to olbrzymia rzecz i podobna sytuacja jest z Młodzieżowym Domem Kultury, gdzie dotacja jest niższa o 150 tysięcy złotych. Jeżeli słyszę, że te jednostki powinny sięgać po środki unijne, powinny aktywnie pozyskiwać te pieniądze, umówmy się, przede wszystkim jednostka musi mieć zabezpieczone podstawowe potrzeby. Z funduszy unijnych ani z żadnych dotacji nie jesteśmy w stanie wygospodarować środki na wynagrodzenie, na opłacenie kosztów stałych, prądu, innych opłat związanych z funkcjonowaniem. Także dla mnie to są niezrozumiałe decyzje, jeszcze motywowane tym, że mówimy po 2 latach, jak ma wyglądać, czy jak wygląda kwestia edukacji, czy prowadzenia zajęć w Młodzieżowym Domu Kultury i słyszę, że na przykład edukacja, nauka języków obcych nie jest kulturą. To pytanie, a czym jest nauka języków? Jak mamy postawać obce kultury bez nauki języków? Poza tym Młodzieżowy Dom Kultury od zawsze pełni taką funkcję, gdzie mogą korzystać młodzież, dzieci z Młodzieżowego Domu Kultury, które niekoniecznie posiadają środki na to, aby wydać na zajęcia dodatkowe. Bo te zajęcia są prowadzone nieodpłatnie, także jest to olbrzymie wsparcie. Słyszymy, że tylko mieszkańcy Sanoka i okolicznych gmin korzystają, nie dalej. No ale proszę zwrócić uwagę, powiat sanocki ma 90 tysięcy mieszkańców. Miasto Sanok blisko 40 tysięcy, gmina Sanok 20 tysięcy, jeżeli sumujemy 60 tysięcy, czyli 2/3 gmin i samorządów ma możliwość korzystania z Młodzieżowego Domu Kultury. Ja zdaję sobie sprawę, że osoby, które mieszkają 50 czy 60 km od Sanoka, tego dostępu nie mają aż tak wielkiego, jak osoby mieszkające w Sanoku i okolicy. Ale wiemy też, że osoby, które oczekują na autobus, spędzają ten czas w MDK-u. I myślę, że to jest zła droga, którą idziemy i w ten sposób nie możemy podchodzić do tematów, ponieważ inwestycja w młodzież to jest inwestycja, to nie są koszty. O tym musimy pamiętać i nie możemy o tym zapominać. Jedna istotna rzecz, o której wspomniał też kolega Sławek, szpitala. Ostatnio przeanalizowałem sobie okres lat 2011-2014, jak dużo środków małych i tych wielkich trafiły do szpitala. To były zakupy sprzętu, to było też angażowanie się przez powiat w Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Sprawdźcie Państwo, przez 4 lata, w latach 2011-2014 przekazywaliśmy znaczącą kwotę na to, żeby Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy się odbywała. Przy współudziale i współpracy miasta Sanoka. Teraz powiat się nie angażuje w żaden sposób w Wielką Orkiestrę. Z tego tytułu otrzymaliśmy w 2013-2014 roku sprzęt. To też jest akcja, którą warto wspierać, bo są wymierne korzyści. W 2008-2009 roku również trafiał sprzęt z Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy do miasta. Chciałbym też zwrócić uwagę na jedną istotną rzecz, że wizyty ministrów z rządów w latach 2011-2014 nie były tylko kurtuazyjne, kończyły się wymiernymi efektami. Proszę zobaczyć, co zostało po wizycie ministra Zdrojewskiego. Chcę przypomnieć, że do rewitalizacji Wzgórza Zamkowego z Ministerstwa Kultury otrzymaliśmy wsparcie 800 tysięcy złotych. Ponadto 5 projektów związanych z rozwojem Muzeum Historycznego zrealizowaliśmy w jednym roku. Jeżeli popatrzymy na wizytę ministra Kosiniaka-Kamysza,
Doskonale Państwo wiecie, że wspaniale, z dużymi efektami. Zachęcam do zapoznania się z niektórymi historiami, które miały miejsce w Centrum Integracji Społecznej. Funkcjonuje, bo Centrum Integracji Społecznej było pierwszą jednostką na Podkarpaciu, a jedyną i pierwszą jednostką prowadzoną przez samorząd powiatowy w Polsce. Dzięki naszym staraniom poprzez działania, to była grupa osób, która prowadziła te działania, to nie była jedna osoba. Mieliśmy wsparcie Fundacji Barka z Poznania, zmieniliśmy ustawę dopuszczającą możliwość prowadzenia przez powiat Centra Integracji Społecznej. Są historie, które naprawdę wyciskają łzy z oczu, bo mamy takie przypadki, gdzie dwie matki, które były wykluczone społecznie, pozbawione praw rodzicielskich z problemami, wyszły z tych problemów, pracują, mają mieszkania, dzieci zostały zwrócone. Także to są historie ludzkie, które się dzieją wokół nas i dzięki Centrum Integracji Społecznej te osoby mają szansę. Nie wszystkie oczywiście, ale w mojej ocenie jest to realna pomoc dla osób wykluczonych, bezrobotnych, bo to jest wsparcie, to jest nauka podstawowych zachowań, jak wstawanie, jak funkcjonowanie. Mamy wizytę minister Bieńkowskiej, która otwierała Galerię Beksińskiego, po której wizycie, bo ona na nieoficjalnym spotkaniu obiecała nas wesprzeć w działaniach na rzecz przeniesienia neurologii ze starego szpitala do nowego. Otrzymaliśmy wsparcie od premiera Tuska na poziomie 4 milionów złotych. Tak? I też mieliśmy krótki termin realizacji zadania, bo my dostaliśmy nieoficjalną informację, pani poseł zadzwoniła do mnie w lipcu, końcem lipca i w sierpniu ogłosiliśmy przetarg, mimo że decyzja do nas w połowie sierpnia dopiero dotarła. Podjęliśmy to ryzyko i też mieliśmy 3 miesiące. Jak ktoś obserwował ten proces inwestycyjny, to wiedział, że był obarczony olbrzymim ryzykiem i firma 12 wykonawców czy podwykonawców pracowała od wczesnych godzin porannych do późnych godzin nocnych i w nocy też były wykonywane prace, które nie były narażone na hałas, ale ktoś, kto przyglądał się temu procesowi, to widać było, jak rośnie, jak zmienia się ten obiekt, jak to funkcjonuje. Później gro osób, które obiecały działania i wsparcie dla mostu, który przez 12 lat był pozbawiany jakiegokolwiek wsparcia i zainteresowania, mówię o moście w Pastwiskach, który też budowaliśmy w 3 miesiące, bo otrzymaliśmy wówczas pieniądze od pani premier Kopacz na wybudowanie tego mostu i nie baliśmy się podejmować takich działań, nie baliśmy się podejmować ryzyka, stawaliśmy się. To pogoda była zbliżona do tej, którą dzisiaj mamy za oknem. Przyszedł śnieg, przyszedł mróz, ale jednak ten most jest. Kto jeździ na narty do Puław, to może się o tym przekonać i doświadczyć. I takich wsparć realizacji różnych inwestycji w tamtym okresie czasu, jak myśmy wyliczyli, to było ponad 160 milionów prowadzonych przez powiat i jednostki zależne. Nie można siedzieć i tylko obserwować, jak, czy ta manna spłynie z nieba, czy nie spłynie. To są naprawdę szeroko zakrojone działania, szeroko zakrojone wsparcie. Nie wspomnę tutaj o częstych wizytach wówczas i marszałków. No to niezależnie, czy rządziła Prawo i Sprawiedliwość, czy rządziła Koalicja Platforma z PSL-em i z SLD. Te osoby ważne w województwie do nas jeździły, bo to Państwo macie na swoich materiałach prasowych z tamtego okresu czasu. Także tych działań było mnóstwo i patrząc na to, co się teraz dzieje, podejmowanie decyzji bez żadnych analiz, bez żadnych wyliczeń, bez żadnego zastanowienia, bo my o to pytamy jako radni, którzy są w tak zwanej opozycji. Nie otrzymujemy tych odpowiedzi, my na nie liczymy, czekamy, pytamy się, jaki miały wpływ przeniesienie zespołu szkół nr 5 do zespołu szkół nr 4. Czy są to wymierne korzyści? Okazuje się, że nie, bo tych uczniów mamy mniej z tego tytułu, że nabory na tamte kierunki są, a nie wspieramy szkół rozwojowych, jak pierwsze czy drugie liceum. Także tego jest coraz więcej i najgorsze pytanie jest, w jakim kierunku idzie powiat? Dlatego, że jak Państwo zauważyliście, z każdym spotkaniem, z każdą sesją te decyzje są zmieniane. Pierwsze mieliśmy przenosić zespół specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy do zespołu szkół nr 5 z Konarskiego. Później się dowiedzieliśmy, że jednak nie z Konarskiego, a z Lipińskiego. Ostatecznie została oddana dotacja, którą otrzymaliśmy na budowę windy przy zespole szkół nr 5. I teraz ostatnio był pomysł, podejmowaliśmy uchwałę dla mnie abstrakcyjną, bo to jest intencyjna, która też nie jest poprzedzona żadnymi innymi informacjami, ani analizami, ani przedstawionym jakimś wyliczeniem finansowym, że będziemy budować specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy w jakiejś lokalizacji, w jakimś nieokreślonym czasie gdzieś w Sanoku.
Nie znamy ani jaka jest koncepcja, ani jak ma to wyglądać. Poza tym dziwię się, że pozbyliśmy się środków na windę przy zespole szkół numer 5, bo sami Państwo wiecie, że teraz, aby każdy obiekt mógł funkcjonować, musi spełniać wymogi dostosowania dla osób niepełnosprawnych. Także to są decyzje dla mnie niezrozumiałe. Nie wiem, czym są obarczone. Czy to jest kwestia tego, że co niektóre osoby zawiesiły emerytury i funkcjonują tylko dlatego, żeby dotrwać do końca kadencji i pewne statystyki finansowe swoje poprawić, czy jest, ale niestety nie mamy jasnych deklaracji. Miały być misje gospodarcze, miały być nowe miejsca pracy, takie deklaracje też słyszeliśmy ze strony osób z zarządu. Ciągle słyszę też, że wszystkim plagom, które gdzieś tam mają miejsce, a także też nieumiejętnym i nieskutecznym działaniom, które są w powiecie, jestem winny ja jako sam. Ostatnio się dowiedziałem, że przekazałem most w Dobrej, czy przyjąłem most w Dobrej jednoosobowo, czy podjąłem decyzję o sprzedaży 5. piętra gminie Sanok. Tylko też nikt nie patrzy, jakie to były korzyści dla powiatu, za jakie sumy poszły te lokalizacje, a mogę wytknąć na przykład sprzedaż działki, którą pozyskaliśmy w tamtej kadencji, która uratowała płynność finansową ubiegłego roku w powiecie, działki 50-arowej przy Straży Granicznej. I powiat ją sprzedał za zaniżoną wartość 1 000 000 zł, bo wycena była 1 200 000. Za 500, niecałe 500 tysięcy został sprzedany budynek po byłej policji, gdzie wyceny były dużo wyższe. Myśmy się przed tym bronili, żeby nie schodzić poniżej kwoty 800 czy 700 tysięcy brutto. Także są to decyzje w mojej ocenie tylko na przetrwanie. Nie ma perspektyw na przyszłość, a te zapowiedzi, które są, nie są po prostu realizowane i jest ich coraz więcej. I nie wiem, jak w efekcie się to skończy, jaki będzie problem miała osoba czy osoby, które przejmą po tej kadencji powiat. Dziękujemy bardzo. Proszę bardzo, jesteśmy do Państwa dyspozycji, jeżeli są jakieś pytania. Ja bym chciała jeszcze zwrócić uwagę, proszę Państwa, na szpital, bo przez wiele lat my wszyscy, jak tutaj siedzimy, wspieraliśmy inwestycje w szpitalu, wspieraliśmy poprzedniego pana dyrektora, fundację, która również wspierała te działania. I szpital Sanocki, który ja często powtarzałam, że jest na coraz wyższym poziomie, jest taki wiodący wśród tych powiatów Lesko, Ustrzyki, Sanok, no dzisiaj tak naprawdę jest w odwrocie, bo ja nie słyszałam, jak było projektach, które miały go wzmocnić, o przyjmowaniu lekarzy, którzy by tutaj świadczyli na najwyższym poziomie usługi dla mieszkańców Sanoka, powiatu, ale także i często z różnych terenów trafiali tutaj ludzie, bo tutaj było wielu specjalistów. Dzisiaj wielu lekarzy czy część odchodzi i jest zamieszanie i szpital też no, nie może liczyć na wsparcie obecnego zarządu powiatu. Także to są smutne, bo to też myślę, że jest absolutnie ze szkodą dla wszystkich pacjentów, oby oczywiście nikomu niepotrzebna była nagła pomoc. To tak nawiasem. Proszę bardzo. Nie ma pytań. Indywidualnie pewnie. Nie ma pytań, to w takim razie rozumiem, że wszystko, o co chcieliście Państwo zapytać, myśmy udzielili informacji, więc bardzo dziękujemy jeszcze raz, wszystkiego najlepszego i dla Państwa, dla wszystkich mieszkańców, spokoju, no i ta zima, żeby nie zasypała nam wszystkim dojazdu. Wszystkiego najlepszego. Dziękuję bardzo. Dziękuję.